26 stycznia obchodzimy wspomnienie liturgiczne świętego Tytusa, biskupa. Tytus znany jest wyłącznie z listów świętego Pawła. Pochodził z rodziny grecko-rzymskiej, zamieszkałej w okolicy Antiochii Syryjskiej. Stamtąd bowiem apostoł zabrał go do Jerozolimy. Został ochrzczony przez świętego Pawła przed Soborem Apostolskim w 49 roku. Obok Tymoteusza i świętego Łukasza Ewangelisty, Tytus należał do najbliższych i najbardziej zaufanych uczniów świętego Pawła Apostoła. Towarzyszył mu w podróżach i na Soborze Apostolskim w Jerozolimie. Dowodem wyjątkowego zaufania, jakim młodego człowieka darzył święty Paweł, były delikatne misje, jakie mu powierzał. Jego to właśnie wysłał do Koryntu. Nie pozwolił go też obrzezać w przekonaniu, że jego praca apostolska będzie rozwijać się nie wśród Żydów, ale wśród pogan. W swoich listach apostoł narodów oddaje Tytusowi najwyższe pochwały. Jeden list skierował wyłącznie do niego. Tekst ten został włączony do kanonu Nowego Testamentu. Około roku 63 Paweł ustanowił Tytusa biskupem gminy chrześcijańskiej na Krecie. Tytus zmarł, mając 94 lata. Według podania miał ponieść śmierć męczeńską w mieście Gortyna na Krecie za panowania cesarza Domicjana. Od roku 1969 Kościół Zachodni, rzymski, oddaje mu cześć jako wyznawcy. Jego śmiertelne szczątki złożono w miejscu jego śmierci. Święty Andrzej z Jerozolimy, metropolita Krety, wygłosił ku czci świętego Tytusa płomienne kazanie, nazywając go fundatorem kościoła na Krecie, jego pierwszym pasterzem, kolumną, bramą obronną i ojcem wyspy. Po najeździe Saracenów na Kretę odnaleziono tylko relikwię jego głowy i umieszczono ją w relikwiarzu. W roku 1662 Wenecjanie zabrali ją do swego miasta i umieścili w bazylice świętego Marka. Paweł VI w ramach ducha ekumenicznego zbliżenia nakazał tę relikwię zwrócić kościołowi prawosławnemu. Wśród wielkich uroczystości została przewieziona na Kretę 12 maja 1966 roku i umieszczona w mieście Iraklion. W ikonografii święty przedstawiany jest w stroju biskupim. Jego atrybutem jest księga. Módlmy się. Boże, Ty obdarzyłeś apostolskimi cnotami świętych Tymoteusza i Tytusa. Spraw przez ich zasługi, abyśmy sprawiedliwie i pobożnie żyjąc na tym świecie, mogli dojść do niebieskiej Ojczyzny. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.